Na podcast zaprasza Lektornia.com. Rules Meeting. Podcast sędziują Łukasz Bosacki oraz Cezary Wojciechowski. Dobra, to zaczynaj, kolego. Lecisz z tym koksem. Z jakim koksem? Z węglem. Nie ma węgla. Jest. Dzień dobry. Serdecznie witamy w nowym odcinku Rules Medical Podcast. Cześć, Łukasz. Łukasza nie ma w Katarze, a Katar jest w Łukaszu. Tak, troszkę. Troszkę przyszedł Katar. To odnośnie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nie powiemy, czemu przyszedł. Nie powiemy, czemu przyszedł. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze odbywają się w tym roku jesienią i zimą. To jest dla mnie i dla wielu ludzi dziwne, bo oglądałem od 1994 roku jako dziecko latem, a później się biegało po podwórku i kopało piłkę. Dlatego mówimy o MMA w podcaście, a nie o piłce nożnej, gdzie wiele rzeczy można przesunąć za pieniążki. Dzisiaj Q&A, tak, Łukasz? Tak jest, dzisiaj Q&A. Możemy zaczynać? Oczywiście, już zaczęliśmy. No to zaczynamy. Dupa 2000, właśnie znalazłem dobrą niszę. Może by się dobrze pay-per-view sprzedawało, ale potrzebuję wspólników. Może chcecie? Nie. Nie. Co za dobry start. I kolejne pytanie, ten sam użytkownik. Ostatnio na MMA Śląskim Okiem zachwalali waszą organizację przy gali w Witkowie. Powiecie może mniej więcej, jakie koszty trzeba ponieść, żeby zorganizować takie przedsięwzięcie oraz czy można liczyć na zysk. Potrzebne mi te dane do organizowania Naked MMA oczywiście. No, tych danych niestety nie możesz otrzymać, bo one są ściśle tajne. Także no, nie jestem w stanie ci pomóc. Myślę, że Czarek chyba też nie jest w stanie. No ja nie mam nic wspólnego, nigdy nie miałem zorganizowania Slugfestu. Ani gali w Witkowie, ani niczego. No, więc tam będziesz musiał sobie to Naked MMA jakoś sam ogarnąć, bo niestety no ciężko nam będzie pomóc. I kolejne pytanie, a czy sensownym według was jest, że między kategoriami są nierówne odstępy? Na przykład 6,6, a 70 to jest 4 kilo, a następna już jest oddalona o 7 kilo. To, że to tak jest w kilogramach, wynika z tego, że się przelicza z funtów na kilogramy. No niemniej jednak i tak te odległości są, jak zauważyłeś, są nierówne. Ja to, co powiedziałem w ostatnim podcaście chyba, zastanawiam się nad tym, myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby troszeczkę poprzesuwać te kategorie wagowe. No u nas w Europie jest system metryczny, czyli kilogramy, centymetry, metry i tak dalej, ale gdyby to było co 5 kilo, to chyba nie byłoby tak źle, nie? 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5 i tak dalej. Byłoby o jedną, no dwie kategorie wagowe więcej i zdaniem by to było fajne, bo byłoby troszeczkę też mniej problemów z tym zbijaniem wagi, ale to odsyłamy do poprzedniego odcinka. Ja uważam, że tylko, że widzicie, no to by był problem troszkę może, bo no bo jednak na tej samej zasadzie, co właśnie zawodnicy walczą w Stanach i się ważą w funtach, a w Europie w kilogramach, by się wtedy ważyli, to przeliczanie. Ja mogę powiedzieć taką anegdotę ciekawą, ale to jak Łukasz się wypowie. No to kiedyś były takie wagi, o których mówisz, na zawodach amatorskich, pamiętam. Było właśnie 6,0, 6,5, 7,0, 7,5 i tak dalej, co 5 kilo. I co, to takie coś by mogło być, no ale tak jak pewnie o to teraz chodzi, a pewnie trochę spalę, no że zawodnik w Polsce by robił 6,5, a nie, w sumie inaczej. Zawodnik w Polsce by robił, tak, by robił 80, a na Stany by musiał robić 7,7, tak? Czy tam 7,7,1? Mm-hmm. 7,1, tak? Musiał robić, to mógłby być problem. Także no, jakieś tam ujednolicenie by się przydało, ale ja tutaj widzę inny problem większy, a może nawet dwa. Między 9,3 a 120 jest wielka dziura i tam by się coś przydało, typu...
nie wiem, 100, 105 może, coś takiego. A druga sprawa, to kolega też nawet taki ze Stanów mówił, że on by chciał zobaczyć walki w wadze super ciężkiej i by chciał, żeby UFC to wprowadziło. Żeby takie smoki, takie monstery wchodziły do klatki UFC i żeby mieli powyżej 120 kilo i żeby takie walki się odbywały, to też bym chciał takie coś chyba. Tak mi się wydaje, że to czemu nie, nie? Takie trochę to jest, teraz tego nie ma, wiadomo, też nie ma dużo takich zawodników, ale jakby UFC to poszło, to dużo takich dużych zawodników by stwierdził, ej, jak UFC to jest, to czemu ja nie mam spróbować, to ja też spróbuję. Dlatego też bym był za tym, żeby takie coś prowadzić. No, to by było ciekawe. Na pewno to powiedziałeś. Ta dziura między 9,3 a 120 jest zbyt duża. A to anegdotę, którą miałem powiedzieć, słyszałem kiedyś albo czytałem, jak w czasach głębokiej zimnej wojny, nie wiem, lata 60. czy kiedyś, Rosjanie, to znaczy Związek Radziecki, weszli w posiadanie samolotu amerykańskiego. Nie wiem, jak to zrobili, czy go zestrzelili, czy porwali. No ale generalnie chcieli go skopiować, tak, bo on był zaawansowany bardziej technicznie. No ale okazało się, że wszystkie maszyny do produkcji tych, wiesz, poszczególnych części w Rosji były poustawiane w systemie metrycznym, czyli były milimetry i tak dalej, i tak dalej. A cały ten samolot był poskładany w Stanach z części, które były w systemie cali i tak dalej. Więc i oni nie musieliby zbudować nowe fabryki, linie produkcyjne, żeby to zrobić i się nie udało, nie? Bo przy powierzchni, wiesz, skrzydła na przykład, to te różnice, jak ktoś niedokładnie przeliczył, no a to by musiało być do któregoś tam miejsca po przecinku, to skrzydło ważyło dużo, dużo więcej niż miało ważyć i samolot by nie leciał, nie? Także to jest taki skrajny przykład, no ale przeliczanie funtów na kilogramy i tak jak dalej, no tak jak mówiłeś, ktoś to robiłby 8-0 w Europie, na przykład by ważył sobie tam 8,5 na co dzień, no to na luzie by 8,0 zrobił, no to do 7,7 musiałby już te 3 kilo więcej, ale tak. Kolejne pytanie, czy zawodniczki muszą mieć ochraniacz na piersi? Z tego co wiem, to nie muszą. Nie, jest to uregulowane, mogą, a nie muszą. No i teraz jest tutaj... Okej, to zrobimy później, ale teraz to. TSG, pytanie do Q&A. Co jeśli zawodnik z powodu ciężkiego zbijania wagi 20 minut przed starciem traci przytomność w szatni lub w trakcie wchodzenia do klatki słabnie? Co wtedy się dzieje? I tu jest jakieś dwa. Jakie według was było najdziwniejsze pytanie? Aha, dobra. To najpierw co się wtedy dzieje? No, jeżeli zawodnik nie jest zdolny do walki, no to walka by się nie odbyła, tak? No jeżeli 20 minut przed starciem traci przytomność szatni, no to trzeba mu jak najszybciej pomóc, wywieźć do szpitala, zaopiekować się takim zawodnikiem, żeby wrócił do zdrowia. A jeżeli by się to wydarzyło w trakcie wchodzenia do klatki, no to już mieliśmy takie pytanie, no to wtedy to ten zawodnik no nie jest ready, tak? Czyli ta walka nawet się nie zaczęła, czyli nic by się nie wydarzyło, znowu szpital i tak dalej. No jeszcze przez te, nie wiem ile lat się interesuje, ale jakieś tam, no długo, już prawie 20, od 15 roku życia, to jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Straciłem trochę głos. No i drugie, nie wiem, coś chcesz dołożyć do tego? Nie. No i drugie, jakie było najdziwniejsze pytanie w naszym Q&A? Chyba zbyt dużo już ich było. Najdziwniejsze. Nie wiem, mnie rozbawiło pytanie o to, czy zawodniczki nas podgrywają. Okej. Kolejne pytanie, Maciej Iwanczewski. W jakiej wadze chodzicie? Ja od... Nigdy w życiu nie ważyłem więcej niż 76 kilo. Natomiast mniej więcej od 20 lat nie ważyłem mniej niż 70 kilo. Ja mam 70 kilo. Czyli kurczaki. W wadze kurczakowej chodzimy. Asia Shin. Pytanie do Q&A. Czy czas pozostały do zakończenia rundy ma wpływ na wasze decyzje dotyczące przerwania walki? Busacki. To chyba już ostatnio o tym mówiliśmy, że nie ma wpływu, bo nie ma takiej zasady, także nie możemy się tym podeprzeć. Walka trwa od pierwszej sekundy do ostatniej,
i w każdej sekundzie może zostać przerwana. Ale to jest dalej, jeżeli zawodnik jest solidnie obijany na 2 minuty przed końcem rundy, to przerywacie szybciej, a jeżeli tylko na 15 sekund przed końcem, to dajecie mu więcej czasu na przerwanie, na przetrwanie do gongu i przerwy między rundami. Nie, tak to nie działa. A nie, przepraszam, to ja coś sobie przypomniałem. Nie pamiętam ile lat temu to było, ale ja ważyłem mniej niż 70 kilo, bo zbijałem wagę na zawody nogi i to było to wtedy było 70 kilo, tak? 7 do 70 jest, nie? W nogi. I pojechałem do Lubonia i się okazało, że nikt nie przyjechał inny. I zostałem mistrzem. No i teraz mieliśmy tutaj dużo odpowiedzi do twojego pytania, znaczy twojego pytania, twojego tej informacji, że chciałbyś się pokulać z jakimś zawodnikiem. Tu był Robert Rucha wymieniany, był wymieniany Piotr Kacprzak i był wymieniany jeszcze czy ja teraz to znajdę? Jakub Wikłacz był wymieniany, także prosimy teraz o odpowiedź, o którego zawodnika chodziło. O zawodnika numer 3. Czyli? Kuba Wikłacz. Czyli tutaj uścisk prezesa będzie, jeżeli się spotkacie na jakiejś gali. Tak. Kolejne pytanie, które próbuję właśnie znaleźć, tu już było. Tu odpowiedzieliśmy, dobrze, tu mamy. Dupa 2000. Gadacie czasem z potężnym Mateusem de Burem? Jeśli tak, to jak wrażenia? No zdarza się. No tak, no rozmawialiśmy ileś tam razy w życiu. Pewnie będziemy rozmawiać. To w domyśle chodzi o Mateusza Borka, dziennikarza i komentatora sportowego. Z ludzi, których poznałem, Mateusz Borek ma największą wiedzę na temat piłki nożnej. Nie, naprawdę nigdy w życiu nie rozmawiałem z nikim, kto by tyle wiedział na temat tego sportu. I można go zapytać w zasadzie o cokolwiek z ostatnich, nie wiem, 30 lat w tym sporcie. I on to będzie wiedział, nie? To jest encyklopedia wiedzy na temat piłki nożnej. No i tyle. I no nie wiem. Jakoś chyba żadnej różnicy nie zauważyłem pomiędzy Mateuszem Borkiem, dziennikarzem, którego widzicie w kanale sportowym albo w telewizji, a Mateuszem Borkiem prywatnie. Po prostu ten sam gość i naprawdę nie, no, robi wrażenie to, ta wiedza, nie? I jak zdarzyło mi się, że tam właśnie zadać jakieś takie bardzo proste pytanie, i Mateusz ma tak jak my chyba trochę, że jak zada się nam proste pytanie o MMA, to zaczyna się rozrastać i zaczyna się mówić o wielu, wielu innych rzeczach, nie? No, tyle. I kolejne pytanie, Dupa 2000, to jest pod ostatnim odcinkiem, to też ważne, żeby zaznaczyć. Czy waszym zdaniem sędzia w takich sytuacjach powinien nawet dla świętego spokoju odpalić VAR? Dla mnie to by było oczywiste i sprawiedliwe dla wszystkich. Ciekawe tu jest to takie właśnie, dużo osób używa tego, co ja zauważyłem, odpalić VAR. Ja bym powiedział, że użyć po prostu, użyć powtórki, tak? Może w taki sposób, bo może to zrobić w każdym momencie. Uważam, że w takich sytuacjach warto, ale też rozumiem, że jeżeli na żywo, patrząc na coś, widzę, że coś jest legalne, to też chyba... Nie chcę tego sprawdzać po raz drugi, bo wiem, co widziałem. Także może z takiego założenia wyszedł sędzia, który był w klatce. Może o to. Chyba, że chodzi o spalony w meczu Kataru. A tam niby ktoś się wypowiadał taki ogarnięty, bo ja też nie należę do tego ogarniętych, że tam wszystko jest okej. Okay. Ja nie wiem. Ja tylko wiem, że jakaś tam afera była, ja to... Nie, czyli... Tam jest jakaś zasada z tym drugim zawodnikiem, coś, że jakiś drugi obrońca, coś tam, bo ten bramkarz do przodu wyszedł, ten drugi dotknął piłkę, no nieważne, ale... Mój to komplikado. Wszystko w porządku jest. No niby, nie? Nie wiem. Idzie dobra, dobry przekaz idzie. Lecimy dalej.
Maciej Iwanczewski, tak, to tak pod Q&A w sprawie walki Karoliny można to określenie kart potraktować jako błąd proceduralny, co wtedy byłoby ogłoszone? Unanimous decision, split czy no contest? Gdyby, nie, nie, gdyby w sytuacji, kiedy karta zbiorcza nie byłaby prawidłowo wypełniona, o to chodzi? Nie, to kreślenie kart, bo on kreślił te karty. Znaczy, powiem szczerze, że na miejscu, jak to u Mariusza Puzianowskiego, to by nic nie dało, nie? Ale na miejscu no, narożnika zawodniczki, która przegrała, to ja bym tam protestował, nie? Protest moim zdaniem byłby nie to, że uzasadniony takim znaczeniu, że musiałby być rozpatrzony pozytywnie, ale jednak miałby jakiś tam sens, no bo było widać to, co było widać, czyli gdzieś tam przekreślanie, przepisywanie i no koniec końców wynik prawidłowy został podany, natomiast to była sytuacja taka, no, niejasna. To jest troszeczkę gorzej, bo na tej gali bokserskiej, nie wiem, czy widziałeś pewnie w Polsce, gdzie no tak. Sędziowie punktowali w taki sposób, a wynik został ogłoszony w inny sposób. No i oni punktowali dla, załóżmy, niebieskiego, a był ogłoszony dla czerwonego i jednogłośnie. I to oni jakby złożyli protest na decyzję, która została ogłoszona, nie? No, także troszeczkę było inaczej. Tutaj tylko była różnica, mi się wydaje, między jednogłośną, a niejednogłośną decyzją, z tego, co udało mi się zrozumieć z tej karty. No, ale tak jak Czarek mówi, no, to nie było profesjonalne i też warto takie rzeczy tutaj szkalować. Dupa 2000. Czy widzieliście kiedyś, żeby ktoś celowo bił w Kalafiora? Nie. Kurde, nie wiem, czy celowo, może nie celowo, ale no biją często zawodnicy po uszach, a że tam jest często kalafior, no to może tak, może nie. Czy tu jeszcze coś było? To mamy 100 lat, 100 lat. Dzięki. Okej, okay. I mamy kolejne B. Nie, to nie jest B, to jest 8. 8 VU7. Z jakim wyprzedzeniem wiecie, że będziecie sędziować na danym wydarzeniu? No to jest pytanie bardzo otwarte, ponieważ to z różnym wyprzedzeniem. Raz nawet na 2 miesiące przed galą bywa, raz na miesiąc przed galą, a zdarza się nieraz tak, że na tydzień albo na 2 dni przed galą, bo komuś się coś wydarzy, ktoś wypadnie i trzeba taką zapchaj dziurą być. Więc bardzo, bardzo różnie. Tak jest. A, i tu jeszcze może to nie pytanie, ale to też niech tu wybrzmi. Sebastian Jankowski, dogadajcie się jakoś z redaktorem turskim, żeby takie dwa wartościowe programy, Wasz i Octagon Live, nie kanibalizowały się w tym samym czasie antenowym. No tak, tu odpisałem, że jesteśmy w stałym kontakcie. Ostatnio była taka sytuacja, że tutaj kolega nam się wciął na godzinę naszą 14, taka zarezerwowana była nasza godzina. Bardzo brzydko, bardzo nieładnie. No ale wiadomo, prawo większego, tak, oni są dużo więksi, dlatego my tutaj przesunęliśmy na 15, ale i tak chyba troszeczkę się programy zazębiły. Także no zaraz po tym podcaście, jak go nagramy dzisiaj, to będzie rozmowa z panem piłkarzem, redaktorem turskim, żeby tutaj ustalić, jak robimy w tym tygodniu i niestety będziemy musieli się jakoś tutaj dostosować, ponieważ też nam zależy na wyświetleniach, a nie na tym, żeby tutaj walczyć z takim dużym graczem, tak czy nie? Tak. Dawid, co do uderzeń w tył głowy, a to nie jest kolega, którego ostatnio spotkałeś? Chyba tak. W znaczy miał, no tak, Dawid miał na imię Dawid. Ma. No bo to jest ten, co wygrał konkurs, nie? Wtedy, tak. No to pozdrawiamy. Pozdrawiam. Co do uderzeń w tył głowy, to kiedy w zasadzie ono występuje? Gdy cios spada poza ucho i czy można uderzać w uszy? Że kiedy występuje cios w tył głowy? To
No, może nie będę opowiadał tej historii, ale jest ona ciekawa i dla mnie bardzo dziwna. Pozostawię ją dla siebie. No, od końca pytania, no jeżeli ktoś uderza w ucho, to uderza w ucho i to ucho to nie jest tył głowy, ucho to jest bok głowy, jak ktoś jest normalnie zbudowany. Natomiast tył głowy w przepisach to jest w The Unified Rules of MMA. Ostatnia aktualizacja tego była w 2017 roku lub 2019. Natomiast gdzieś tam dostępne jest w internecie też nagranie, jak Herb Dean razem z, to jest doktor z komisji stanowej i jako modela ma Sala D'Amato, takiego sędziego punktowego, na którego w Polsce się szczeka. I na właśnie na Salvatore pokazuje Herb Dean ten tył głowy. No to jest jak gdyby ta linia, gdzie tutaj są uszy, się zaczynają, kończą. Gdzie się uszy zaczynają, a gdzie kończą? Uszy zaczynają, nie? A tu się kończą. To tu, gdzie się uszy kończą, jest jakby taką linię narysować. To poniżej, wszystko poniżej tej linii to jest tył głowy. No i na środku taki cieniutki pasek, jak gdyby, nie? I ten cieniutki pasek, bo sprawdzałem dokładnie, żeby tutaj być pewnym, ma 2 inch, tak? Czyli tu dwa inch. Cale. Czyli 5,08 cm. Co czyni go nie takim cieniutkim, bo 5 cm, no to jest tak, wiecie, nie? O tyle. I to też jest takie, jakbyśmy mogli zostać przy tej zasadzie. Powiedz mi jeszcze wracając, to jak on mówi o tym, Herb Dean, no. To jest na YouTubie, czy gdzie to jest? No na YouTubie, no. Znaczy ja to znalazłem, ale chyba może wpisywałem po prostu w Google, ale jak wpiszesz Herb Dean Back of the Head Rule i coś takiego, to tam jest właśnie... I Herb tam opowiada zresztą trochę więcej o tym, skąd ta zasada, po co ta zasada i tak dalej, nie? On też tam pokazuje, że właśnie przykładając dłoń tutaj, wiesz, tak nisko na poziomie tych uszu, jak przyłożysz na środku drugą dłoń, to mniej więcej będzie te dwa cale. No bo te 5 cm to jest, powiedzmy, jak ktoś ma przeciętnej wielkości 5, no to jest ta szerokość pięści, nie? Czyli generalnie bardzo wąski tak naprawdę pasek, no. No bo w wadze ciężkiej, no to takie, jak ktoś ma duże łapy i jeszcze rękawica, no to będzie szersze od tego paska, nie? No i to właśnie też jest ciekawe, bo to takie jest... Ostatnio rozmawiałem z jednym sędzią o tym, bo te 5 cm to wiesz, no w wadze takiej, jak ktoś jest bardzo mały, niska waga, to jest bardzo dużo, nie? To jest dużo, no tak. Zajmuje głowę, a jak jesteś duży, ma dużą głowę, no to wtedy zajmuje mało i to też takie chyba nie jest w porządku, tak? Bo ten tył, ten dół, tak pod uszami, tak, do uszu, do końca uszu, no to jakby jest zbronione, chronione całe, tak? A tak. Ta góra tylko 5 cm, no to u jednego to jeszcze będzie trafienie, nie wiem, no gdzieś tam, no tak. A u drugiego trochę dalej, nie? Także to też tak chyba nie powinno być, to też chyba jest głupio opisana ta zasada, mi się wydaje. I nie wiem za bardzo, no pewnie to z jakiegoś neurologicznego punktu widzenia, czy tam zdrowotnego, skąd się to 5 cm wzięło, nie? Że czemu 5, a nie wiem, wiesz o co chodzi, więcej, tak? Że całe... No to na pewno jest gdzieś tam związane z budową naszej czaszki. Ale różni ludzie w branży MMA żyją w różnych przeświadczeniach i różnych twierdzeniach. I chyba tyle na ten temat. Ciekawe. No. No i teraz co tu jeszcze chciałem? Aha, i też ostatnio pod odcinkiem tam były informacje, że nie, tam taki jeden łokieć, tam byle co, tam nic się nie stało. Odpalcie sobie. Na YouTubie chyba jest o tym zawodniku. Taki z boksu, taki zawodnik, taki dosyć dobry, na fali znoszącej był. I dostał też jeden cios w tył głowy w boksie. I niestety skończył bardzo tragicznie, bo skończył na wózku i z bardzo jakimiś tam dużymi urazami głowy. Także no, to chyba tak do końca nie jest, że to jest takie bezpieczne miejsce. Nie? Wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Tam była taka sytuacja jeszcze, że komentatorzy się śmiali, że on ściemnia, nie? No widzisz, także, no i fajnie jakby w końcu przeprosili komentatorzy za to, co mówią nieraz, nie? Szczególnie ci w Stanach, bo tak tym dziobem rzucają na lewo i prawo, a później nie umieją się do tego stosunkować, że nie mieli racji. Ale to już przechodzimy dalej, Dawid.
Jeszcze wrócę do KSW 76 i walki Pawlak-Brice. Jeżeli ten sędzia widziałby uderzenie w tyłowy i przerwałby walkę, a Paweł Pawlak zacząłby się wtedy cieszyć i tym podobnym, to po prostu go woła i mówi co jak, czy przerywa walkę jakimiś innymi słowami niż stop. Nie no, mówi stop, mówi time, Paweł się cieszy, jego to za bardzo nie obchodzi, bo skupia się na sfaulowanym zawodniku. Ewentualnie możemy powiedzieć, dobra, to iście cieszyć do neutralnego narożnika, ale to nie jest koniec walki. No i tyle, no były już takie walki, gdzie zawodnik myślał, że jest po walce, a nie było, także tutaj nie widzę żadnego problemu. No tak. I kolejne, ten sam użytkownik. Czy sędzia punktowy przez całą galę siedzi na tym samym miejscu? I czy jeśli nie sędziuje walki, to może siedzieć pod klatką? Jeśli tak, to w tym samym miejscu, co sędziował? To zależy od organizacji. W większości organizacji siedzi sędzia punktowy na tym samym miejscu przez całą galę. Co ciekawe, no to pewnie wiecie z naszego podcastu, na przykład w UFC to zależy od tego, na jaką literę jest twoje nazwisko i na jaką literę zaczynają się nazwiska innych sędziów punktowych. A na przykład w KSW siedzi się na różnych miejscach. To znaczy, że nie każda walka, którą oceniasz, będzie oceniana przez ciebie z tego samego punktu przy klatce. No i to na końcu było, czy jeżeli nie sędziuje, to czy może siedzieć pod klatką? I jeśli tak, to w tym samym miejscu, co sędziował. Może siedzieć pod klatką, nie w tym samym miejscu, co sędziował. Jako przykład, no, w UFC jest taka wyznaczona taki malutki sektor, tam jest 6 albo 8 miejsc, krzesełek, i tam sobie siedzą sędziowie klatkowi i punktowi, którzy w tym momencie nie oceniają, ale mają też bardzo dobrą widoczność z tego miejsca i mogą sobie popatrzeć na walki. Q&A, Dawid, czy jest oddzielny kurs dla sędziów punktowych, czy odbywa się to jakby w jednym miejscu i można sobie wybrać? Czy można zrobić dwa kursy na raz lub jednego dnia? No, tutaj zakładam, że chodzi o kurs organizowany przez MMA Polska na przykład. No to nie jest to jakoś mocno rozdzielone i się odbywa w jednym pakiecie. Tak, to tutaj też przejmę pałeczkę. Chodzi o to, żeby dać tutaj kursantowi wiedzę na temat sędziowania na punktach, sędziowania w środku, sędziowania na czasie, sprawdzania i tak dalej, żeby miał ten cały pakiet, a później już w trakcie praktyki on będzie widział, tak? Że na przykład, albo my będziemy widzieli, że ten gość na przykład się nie nadaje do środka, ale na punktach ogarnia temat, no bo to nie każdy jest skonstruowany, nie jest urodzony do tego, żeby na przykład robić środek, albo punkty, albo jedno i drugie, albo tylko jedno, albo tylko drugie. Każdy jest indywidualny i nie każdy po prostu ogarnia takie rzeczy, bo no bo tak. Także o to chodzi, że dajemy całą wiedzę, a później ten sędzia sobie korzysta z tego. A druga sprawa jest też taka, że sędziowie punktowi potrzebują też wiedzy na temat tego, co się dzieje w środku, tak? Muszą wiedzieć, co ten sędzia w środku robi, jak to robi, czemu to robi i tak dalej, bo to też może im bardzo pomóc w ich pracy, co wiele razy mówiliśmy tutaj na naszym podcaście. I pytanie ostatnie, Bazyl 94. Siemanko, panowie, podpowiecie, co widzą przed sobą, może trochę w górę, zawodnicy, którzy stoją i czekają na werdykt w UFC. Często można zauważyć, że na coś patrzą, na coś, co jest właśnie przed nimi, deczku wyżej. Takie trochę pytanie nie na temat, ale czasami się zastanawiam, na co oni patrzą. Ja nie wiem, to może Bosacki Łukasz wiedzieć, bo on tam stoi. Wydaje mi się, że to jest takie coś, bo tam u góry zawsze po prawej albo po lewej, nieraz na wprost jest telebim, monitor i po prostu patrzą sami na siebie, tak? Czy nie wiem, czy dobrze są ustawieni, czy dobrze wyglądają, nie wiem. No jest tak nieraz, tak? I o to chyba chodzi. Tak mi się wydaje, no bo na co innego? No tam nic więcej nie ma, tak? Kamery są dosłownie przed twoją twarzą, co też tutaj dygresyjnie troszeczkę mnie zdziwiło, bo zawsze te kamery były daleko, a na UFC są naprawdę blisko. No, a tam u góry jest telebim, także chyba o to chodzi, tak? No często nawet jak przedstawiają nas jako sędziów, to też patrzymy w ten telebim, tak? A nieraz nie. No to tam różnie.
bo wszystko zależy od dnia, tak? Ale chyba o to chodzi, tak mi się wydaje. Nieraz też tam, wiesz, tutaj sobie włosy rozgarniają, patrząc na to, nie? No, różnie bywa, tak? Jest tak. Dobra, i to by było na tyle. To były wszystkie wasze pytania, wszystkie nasze odpowiedzi. W sumie szybko nam poszło, bo 30 minut. No. Tak, i rozwialiśmy te wątpliwości, z kim Czarek by chciał się pokulać. Może kiedyś to się wydarzy. I co? To byłoby chyba wszystko. I co my tu dalej mamy? Polska mistrzem Polski, pamiętacie? A, dzisiaj jest mundial. Dzisiaj... Polska mistrzem Polski. Dzisiaj o 17 jest mecz, ale to nie jest dzisiaj, bo to jest już wczoraj. Bo podcast idzie w środę, a wczoraj był wtorek i wczoraj był mecz o 17, także mamy nadzieję, że kiedy to słuchacie, tego słuchacie, to już udało się wygrać z Meksykiem. Oby. Tak, 6-0. 6-0? Nie, no ja wiem ile będzie. Będzie 0-0. 0-0. Ja mam nadzieję, że znaczy serce mi podpowiada, że tutaj serce mi podpowiada, że będzie 1-0 dla Polski, ale rozum mi podpowiada, że będzie 1-0 dla Meksyku. Ale no zobaczymy, które, czy co tutaj się, co, kto się myli, kto ma rację. 0-0. Także może udało nam się przewidzieć przyszłość, może nie. Powiedz mi, co dalej, bo za tydzień to my tutaj nic ciekawego raczej nie mamy, nic się nie Viva dzieje. Viva la Mexico, no to gościa sobie zaprosimy, albo ty, albo ja i porozmawiamy z gościem. Dobra, w ogóle tak patrzę w ten kalendarz, to tak kurczę, tak się tutaj zrobiło krucho trochę w tym grudniu. Tak? No tak tutaj do KSW jeszcze długa droga. No daleko jeszcze, no. No, ale UFC nie ma żadnego numerowanego, coś tam jest. UFC, no. Od razu sprawdzimy na antenie. UFC zazwyczaj jest, ale kojarzę, że oni też chyba w grudniu tak trochę zwalniają tempo. Paddy się bije chyba, nie? W grudniu. 10. Nie. Tak. 10? I 10 też walczy Jan Bochowicz. Więc na pewno, byśmy mogli zrobić o tym jeden odcinek. Ale to i tak coś jeszcze by trzeba było tutaj znaleźć na następny tydzień, tak? Także coś tutaj dla was wymyślimy. Wymyślimy. Pomysł na jakiegoś gościa, to też sami tutaj możecie pisać. A ja tylko tu UFC sprawdzę. Może się okaże, że jakiś fajny UFC teraz jest. Może. Mark Goddard będzie w grudniu u nas, nie? W Polsce. Mhm. No to 1500 wyświetleń, 200 lajków i rozmowa z Markiem Goddardem. Tu mamy Fight Night, Thompson Holland, to chyba no tam no, to 3 grudnia to jest, ale 10 grudnia tak jak my rozmawialiśmy, Izzy Prochaska, Glover Teixeira, Jan Bochowicz, Magomed Ankalaev, Santiago Ponzinibbio, Robbie Lawler, Paddy Pimblett, Jared Gordon i Bryce Mitchell, Ilia Topuria. Taka główna karta. Także to no, dość mocno, będzie nie? Ciekawe. Więc wydaje mi się, że będzie trzeba tutaj oczywiście o tym wspomnieć, także zrobimy o tym odcinek, a kolejny tydzień zobaczymy, coś ustalimy i wymyślimy, tak? Tak, jest. Dziękujemy, do zobaczenia następnym razem. Na kolejny odcinek zaprasza lektornia.com.